Hey, witam cię serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Startuje nowy tydzień i jest to najlepszy czas, aby podsumować nie tylko dzisiejszy dzień, ale również przytoczyć najważniejsze informacje, które pojawiły się w weekend, i od tego rozpoczniemy nasze dzisiejsze spotkanie. W dalszej części zobaczymy, co ciekawego w tym momencie dzieje się na topowych rynkach zagranicznych, a wiemy, że wielkimi krokami Zbliża się protokół z posiedzenia FONT oraz dane PKB ze Stanów Zjednoczonych. O tym wszystkim będę również podrzucał konkretne daty na Twitterze i tam będę również o tym informował, tak więc warto tam być. Linki znajdziesz w opisie, jak również w komentarzu. Dodatkowo również podsumujemy dzisiejszą sesję na GPW, bo emocji nie zabrakło, gdyż WIG 20 znajduje się na bardzo ciekawych poziomach. O których rozmawialiśmy już od bardzo, bardzo dawna. Tak więc to wszystko przed nami. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, zapraszam do pozostania, jaki dzwoneczka subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu, a jak masz jakieś swoje przemyślenia na temat obecnej sytuacji w Europie na świecie czy też poszczególnych rynków, to zapraszam do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją opinią. Dzisiaj również wleciała seria nagrań w portfelu krypto, w dywidendowym grosiku, jak również w przyglądzie sektorowym, gdzie oglądaliśmy potężną ilość spółek gamingowych, gdzie również Cię zapraszam. I już nie przedłużając, rozpoczynamy od pierwszych informacji. Grecja. Nie utworzymy nowego rządu koalicyjnego. Zamierzamy zorganizować kolejne wybory parlamentarne. 25 czerwca poinformował w poniedziałek premier Grecji w rozmowie z prezydentem kraju. Będą to kolejne wybory. W ostatnich, które odbyły się 21 maja, nowa demokracja uzyskała 41% głosów. Premier dał jednak do zrozumienia już w niedzielę wieczorem, że chce, aby jego partia rządziła samodzielnie. Zgodnie z przyjętą w Grecji ordynacją wyborczą, w przypadku drugich wyborów zwycięska partia zdobędzie dodatkowe mandaty, nawet jeśli uzyska taką samą liczbę głosów jak przy pierwszych. Z tego też powodu premier podjął decyzję o organizacji kolejnego głosowania, wyjaśnił serwis BBC. Wybory do Parlamentu Europejskiego. Unia Europejska w poniedziałek formalnie zatwierdziła wyznaczenie terminu kolejnych wyborów do Parlamentu Europejskiego na okres od 6 do 9 czerwca 2024 roku, poinformowała Rada Unii Europejskiej na swoich stronach internetowych. Chiński odwet Pekin uderza w największego producenta chipów w USA. Chińskie władze zakazały dużym firmom kupowanie mikroprocesorów od amerykańskiego producenta Micron Technology. Pekin twierdzi, że stanowią one poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. W niedzielę 21 maja spór pomiędzy Pekinem i Waszyngtonem doczekał się kolejnej odsłony. Tego dnia chińska administracja cyberprzestrzeni ogłosiła wyniki kontroli amerykańskiej spółki Micron, czyli największego producenta mikroprocesorów w Stanach Zjednoczonych. Lakoniczny komunikat nie przedstawiał szczegółów na temat badania, ale pozostawiał jasny wniosek. Z powodu poważnego zagrożenia bezpieczeństwa operatorzy krytycznej infrastruktury informacyjnej w Chinach powinni przestać kupować produkty od Micron, podała chińska agencja. Sekretarz Handlu Stanów Zjednoczonych odniosła się do działań Chin sugerując, że Waszyngton będzie musiał przekonać południowo-koreańskie firmy, aby zrezygnowały z wypełniania luki powstałej na rynku. Podczas piątkowego zamknięcia handlu na giełdach w USA akcje Microtechnology Technology znajdowało się na tegorocznym szczycie, z wyceną około 68 dolarów za sztukę, zyskując ponad 34% od początku 2023 roku. No to ciekawa jaka jest reakcja dzisiaj. Chiński odwet za embargo. Chińska administracja cyberprzestrzeni ogłosiła, że zbada spółkę Micron 4 kwietnia, kilka godzin po tym, jak Japonia dołączyła do Stanów Zjednoczonych, nakładając ograniczenia na dostęp Chin do technologii produkcji chipów. Sama sprawa wygląda więc na demonstrację ze strony komunistycznego rządu. Reakcja jest jednak odpowiednio skalibrowana, ponieważ Chiny nie mogą pozwolić sobie na całkowite odcięcie od zachodnich półprzewodników. Państwo środka sprowadza do kraju chipy za 300 miliardów dolarów rocznie i usiłuje rozwinąć własną produkcję. W tej chwili krajowy przemysł potrafi tworzyć tylko niskiej jakości układy, które można wykorzystywać w sprzęcie AGD i samochodach. Nie nadają się one jednak do obsługi zaawansowanych technologii takich jak smartfony i sztuczna inteligencja. Kraje G7 wezwały Chiny, by wywarły presję na Rosję. Kraje G7 w oświadczeniu na szczycie w Hiroshima wezwały Chiny do wywarcia presji na Rosję, aby Moskwa przerwała agresję militarną i bezwłocznie wycofała wojska z Ukrainy. Wynika z dokumentu opublikowanego na stronie internetowej Białego Domu. Apelujemy do Chin, by wywarły nacisk na Rosję, aby ta przerwała agresję militarną i bezwłocznie, całkowicie i bezwarunkowo wycofała wojska z Ukrainy, głosi oświadczenie opublikowane weekend. Zachęcamy Chiny, by wsparły całościowy, sprawiedliwy i trwały pokój oparty na integralności terytorialnej i zasadach karty Narodów Zjednoczonych dodano w komunikacie. Oświadczenie G7 w obszernym fragmencie poświęconym Chinom dotyczy ponadto kwestii spornych między Pekinem i państwami zachodnimi. Kraje G7 podkreśliły, że nie zmieniają swojego stanowiska w sprawie Tajwanu. Krytykowały także próby zmiany statusu quo na Morzu Południowochińskim i wyraziły zaniepokojenie sytuacją związaną z przestrzeganiem praw człowieka, m.in. w Tybecie. Politico, premier Wielkiej Brytanii, który uczestniczy w szczycie grupy G7 w Hiroshimie w Japonii, określił Chiny jako największe wyzwanie dla globalnego bezpieczeństwa, poinformował w Niedzielę portal Politico. Brytyjski premier pod koniec szczytu G7 w Japonii opisał Pekin jako autorytarny i asertywny, poinformował portal, przytaczając rozmowę brytyjskiego premiera z dziennikarzami na zakończenie szczytu. Sunak dodał, że Chiny stanowią największe wyzwanie naszych czasów dla globalnego bezpieczeństwa i dobrobytu i są coraz bardziej autorytarne w kraju i asertywne za granicą. Będziemy współpracować jako G7 i inne kraje, aby upewnić się, że możemy zmniejszyć ryzyko i podatność łańcuchów dostaw na politykę Chin. Podjąć kroki niezbędne do ochrony przed wrogimi inwestycjami i zrobić to w sposób, który nie szkodzi sobie nawzajem, powiedział Sunak. Premier Trudeau, premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział w niedzielę podczas szczytu G7 w Japonii, że jego kraj będzie kontynuował szkolenie ukraińskiej armii i może uczestniczyć w szkoleniu pilotów myśliwców F-16, poinformowała agencja Reutera. Ukraina w NATO, kanclerz Scholz ostro komentuje sytuację. Ukraina domaga się Otrzymania podczas lipcowego szczytu NATO jasnego sygnału w sprawie przyjęcia do sojuszu. Teraz chodzi o wspieranie Ukrainy i obronę swojego kraju. Kryteria NATO obejmują szereg warunków, których Ukraina obecnie nie jest w stanie spełnić, skomentował w Hiroshima kanclerz Olaf Scholz. Mołdawia. Ponad 75 tysięcy Mołdawian w niedzielę w Kiszyniowie poparło starania rządu o wstąpienie do Unii Europejskiej. W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę i wysiłków Kremla zmierzających do destabilizacji sytuacji wewnętrznej w Mołdawii, informuje agencja Reutera. Iran wyśle swoje okręty wojenne na Antarktydę w najbliższej przyszłości, poinformowały w sobotę irańskie media. Teheran próbuje pokazać, że jest w stanie rozwinąć potęgę morską z dala od domu, ale ma niewielką marynarkę wojenną. Agencja prasowa dodała, że ustanowienie stałej bazy przez Islamską Republikę Iranu na biegunie południowym w celu zwiększenia strategicznej pozycji kraju cieszyło się w ostatnich latach dużym zainteresowaniem władz. Licząca 14 milionów km2 Antarktyda jest jednym z najważniejszych regionów strategicznych na świecie. 30 krajów posiada tam 70 ośrodków badawczych. Kontynent jest zasobny w złoża ropy, węgla kamiennego, żelaza, miedzi, srebra i wielu innych surowców. Zanim przejdziesz dalej, pamiętaj, aby pomóc w skutecznej walce z algorytmem YouTube'a, który niekoniecznie lubi tematykę, którą poruszam w moich nagraniach. Wystarczy, że wrzucisz łapkę w górę oraz pozostawisz po sobie ślad w komentarzu. Wystarczy nawet jedno słowo. Dzięki i ruszamy dalej. Francja ostrzega przed powrotem islamskiego terroryzmu. Podczas wizyty w Waszyngtonie i Nowym Jorku francuski minister spraw wewnętrznych powiedział, że islamski terroryzm jest największym zagrożeniem dla Europy i Francji. Ma nadzieję, że USA zintensyfikują współpracę w zakresie zagrożeń terrorystycznych przed Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu, donosi w sobotę Le Monde. Wakacje we Włoszech, ceny noclegów są astronomiczne. Ceny noclegów we włoskich hotelach biją rekordy. Standardem stają się 400-500 euro za jeden nocleg, a nawet więcej. Na progu sezonu wakacyjnego notuje się znaczny wzrost cen w hotelach najwięcej we Florencji i Mediolanie o około 40%. Według organizacji konsumenckiej ceny w hotelach w kraju wzrosły średnio o 18% w porównaniu z zeszłym rokiem. Znacznie powyżej inflacji, wynoszącej ponad 8%. Najwięcej zdrożały noclegi we Florencji o 43%, w Mediolanie o 38%, w Wenecji i Palermo ceny wzrosły o 25%. Wśród nadmorskich miejscowości największe podwyżki o około 20% notuje się na Sardynii. Erozja dochodów realnych siła nabywcza Włochów spadła. W ciągu ostatnich dwóch lat siła nabywcza Włochów spadła o około 14,7 miliarda euro, czyli o ponad 540 euro na gospodarstwo domowe wynika z raportu Handel dziś jutro. Od roku 2019 zniknęło we Włoszech ponad 52 tysiące lokalnych sklepów. W powodzie w Finlandii największe od 50 lat. W zachodniej części fińskiej Laponii z powodu wyjątkowo ciepłej wiosny i intensywnych roztopów, a także ostatnich opadów deszczu, wezbrały lokalne rzeki. Stan powodziowy w regionie jest najpoważniejszy od ponad pół wieku, przekazało Centrum Przeciwpowodziowe. Zalaniu uległo wiele dróg, w tym międzynarodowa prowadząca do Szwecji. Firmy wodociągowe w Wielkiej Brytanii na gminie zrzucały ścieki do morza i rzek. Teraz Przepraszają i zapłacą 10 miliardów punktów. I można się teraz zastanawiać, gdzie jest Unia Europejska. W sumie oni już wyszli z Unii Europejskiej, chociaż jeszcze do niej mogą wrócić. Tak twierdzi szef Ryanair. Tak więc widzieliśmy tę wypowiedź jakiś czas temu, również zrobiłem pod to ankietę. I widzimy, czy Wielka Brytania w ciągu 10 lat, jak twierdził szef Ryanair, może wrócić właśnie do Unii Europejskiej. Mamy 1300 oddanych głosów, tak, 22% głosujących nie, 65%. I zapraszam przy okazji do aktywności na karcie społeczności, gdzie czeka na Ciebie seria ankiet, a ja wracam do tej ważnej informacji. Firmy wodno-kanalizacyjne w Anglii publicznie przeprosiły za nagminne dokonywanie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do morza i rzek oraz zapowiedziały zainwestowanie dodatkowych 10 miliardów funtów w modernizację infrastruktury. To reakcja na falę oburzenia po kilku głośnych przypadkach. Zanieczyszczeń wybrzeża w efekcie zrzucania nieoczyszczonych ścieków i publikacji danych na temat rozmiaru tego procederu. Zrzut nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do rzek lub morza jest dopuszczony tylko w wyjątkowych sytuacjach. Gdy w czasie ulewnych deszczów rury nie mają wystarczającej przepustowości i istnieje ryzyko, iż zebrana w nich deszczówka wraz ze ściekami może się przerać, ale w rzeczywistości ten proceder odbywa się na nawet gdy nie ma opadów. Jak podała w marcu Agencja do Spraw Środowiska, która odpowiada za ochronę środowiska w Anglii, w 2022 roku zarejestrowano 301 091 przypadków zrzutu nieoczyszczonych ścieków, co przekłada się na prawie 825 przypadków dziennie. I co ty na to? Wielka Brytania. Imigrantki kupują fałszywych ojców dla swoich dzieci. W sieciach społecznościowych kwitnie proceder kojarzenia będących w ciąży imigrantek z brytyjskimi mężczyznami, którzy za około 10 tysięcy funtów przyznają się do ojcostwa, co daje kobietom prawo do pobytu w Wielkiej Brytanii, a dzieciom obywatelstwo ujawniła stacja BBC. Volkswagen całkowicie wycofuje się z Rosji. Grupa Volkswagen sprzedaje swoją najważniejszą fabrykę w Rosji. Tym samym firma całkowicie wycofuje się z tego kraju. Ponad rok. Po rozpoczęciu rosyjskiego ataku na Ukrainę pisze portal RND. Nowoczesna fabryka w Kałudze około 150 km na południowy zachód od Moskwy zatrudniająca 4000 pracowników, jest uważana za najważniejszą inwestycję Volkswagena w Rosji. Bum! Złote wizy w Hiszpanii są niemoralne i przyczyniają się do spekulacji na rynku nieruchomości. Zainteresowanie hiszpańskimi złotymi wizami znacznie wzrosło wśród zagranicznych fortun po wycofaniu w lutym tego kontrowersyjnego mechanizmu przyznawania praw do pobytu bogatym cudzoziemcom przez Portugalię i Irlandię, poinformowała brytyjska firma Astens na podstawie kierowanych do niej pytań oraz bazując na danych w Google Trends. Zgodnie z danymi brytyjskiej firmy, na które powołał się dziennik, między marcem a kwietniem wyszukiwania dotyczące hiszpańskich złotych wiz wzrosło o 67,5%, znacznie wyprzedzając Grecję, Maltę i Cypr. Trzy inne europejskie kraje udzielające zezwoleń na pobyt cudzoziemcom spoza Unii Europejskiej w zamian za duże inwestycje. Według IMI Daily obecnie w Hiszpanii jest aktywnych 7,5 tysiąca złotych wiz, a w ciągu 10 lat przyznano ich 12 600. Według a w 2021 roku Hiszpania była pierwszym krajem w Europie i trzecim krajem na świecie pod względem ilości przyznawanych złotych wiz po Panami i Australii spośród pierwszej dziesiątki krajów na świecie, Panama udzieliła w 2021 roku ponad 25% złotych wiz, Australia ponad 24% i Hiszpania 13,6%. Dzicy lokatorzy zajmują nieruchomości w Hiszpanii, a właściciele muszą jeszcze płacić rachunki. W Hiszpanii narasta zjawisko nielegalnego zajmowania domów i mieszkań przez dzikich lokatorów, w tym własności cudzoziemców w rejonach turystycznych kraju, alarmują media brytyjskie. Zorganizowane gangi okupują rezydencje Brytyjczyków w Hiszpanii, a prawo wspomaga ten proceder, napisał The Times. W dużym reportażu powołując się na wypowiedzi poszkodowanych właścicieli nieruchomości w Hiszpanii. To prawda. W dużej mierze poszkodowanymi są cudzoziemcy mający rezydencję w Hiszpanii, powiedział w rozmowie z PAP przewodniczący organizacji osób poszkodowanych przez dzikich lokatorów. Staramy się dawać im wsparcie i pomoc prawną naszej organizacji. Od czasu, kiedy socjalistyczny rząd Hiszpanii w sojuszu z komunistami wprowadził szereg ustaw ideologicznych do biznesu związanego z nielegalnym zajmowaniem mieszkań weszły mafie. Absurdalne prawo wyrządza wielką szkodę zarówno obywatelom Hiszpanii jak i cudzoziemcom, którzy zakupili tutaj mieszkania. Co sądzisz o tego typu prawie? Jesteśmy w Unii Europejskiej. Oby w przyszłości nikomu do głowy nie przyszło, aby wprowadzić to w pozostałych krajach. Daj znać w komentarzu. Dziennik The Times przykładowo opisał sytuację brytyjskich właścicieli drugiej rezydencji na Ibizie, którzy po przyjeździe na wakacje zastali w swoim domu mieszkających tam dzikich lokatorów i zmienione zamki. Dodatkowo policja ostrzegła, że do czasu zakończenia sądowej procedury eksmisyjnej właściciele będą musieli opłacać rachunki dzikich lokatorów za gaz i elektryczność. Nawet jeżeli proces miałby trwać latami, napisał brytyjski dziennik. Europejski gaz kontynuuje przecenę. Cena spadła poniżej 30 euro za megawattogodzinę. Ceny ropy w USA zniżkują. Ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadają. Rynki niepokoją się o stan negocjacji. Na temat podniesienia limitu zadłużenia USA. Miniony tydzień notowania ropy zakończyły na plusie. Zaraz zobaczymy, ile aktualnie kosztuje baryłka ROP. Na rynku rośnie niepokój, że Stany Zjednoczone staną na krawędzi niewypłacalności. Prezydent USA Joe Biden i republikański przewodniczący Izby Reprezentantów Kevin McCarthy spotkają się w poniedziałek, aby omówić kwestię podniesienia pułapu zadłużenia. W niedzielę obaj politycy odbyli rozmowę telefoniczną. Ministerstwo Skarbu USA oczekuje, że rząd federalny będzie miał trudności ze spłatą swoich długów po 1 czerwca. Polski przemysł przestał być kuloodporny. Najniższa dynamika od czasów pandemii. Produkcja przemysłowa zanotowała w kwietniu trzeci z rzędu spadek rocznej dynamiki. Dane pokazane przez GUS okazały się sporym negatywnym zaskoczeniem. Mimo, że zakładano kontynuację spadkowego trendu. Negatywne czynniki wyliczają analitycy PKO, wskazując, że polski przemysł przestał być kuloodporny. W kwietniu wartość produkcji sprzedanej przemysłu była aż o 6,4% niższa niż rok wcześniej, podał Główny Urząd Statystyczny. To trzeci z rzędu ujemny wynik. Po tym, jak w marcu odnotowano roczny spadek 3%, po rewizji z minus 2,9%, a w lutym o 1%. Ponadto jest to wynik dużo gorszy od prognoz, bowiem analitycy oczekiwali, że w poprzednim miesiącu przemysł kurczył się o 3,5%. Jest to najsłabszy wynik od maja 2020 roku. Płace realne wciąż pod kreską, mimo spadku dynamiki inflacji. Kietniowy odczyt wzrostu dynamiki wynagrodzeń okazał się zgodny z oczekiwaniami ekonomistów i niższy od wyników z marca. Pomimo wciąż wysokiej nominalnej dynamiki wzrostu płac po uwzględnieniu inflacji, realne wynagrodzenia spadają kolejny miesiąc rzędu. Zatrudnienie wzrosło jednak nie tak bardzo, jak przewidywali eksperci. Przeciętne wynagrodzenie brutto w dużych firmach Niefinansowych wyniosło w kwietniu 2023 roku 7430 6 zł brutto i było nominalnie, to znaczy bez uwzględnienia inflacji, o 12,1% wyższe niż przed rokiem, poinformował Główny Urząd Statystyczny. Należy jednak wziąć poprawkę na bardzo wysoką inflację, która od wielu miesięcy przejada wzrost płac oraz, a może przede wszystkim, oszczędności Polaków. Inflacja CPI wyniosła w kwietniu 14,7%. Oznacza to, że realna roczna dynamika przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw była ujemna 9 miesiąc z rzędu i wyniosła minus 2,6%. Jak mowa o inflacji, to również przypominam o trwającej ankiecie na karcie Społeczność, gdzie zapraszam do aktywności. Inflacja spada. Jak myślisz, co to oznacza? A to jest bardzo wbrew pozorom ciekawe głosowanie. 879 oddanych głosów do chwili obecnej. W ubiegłym tygodniu widziałem. Podobne wyniki, które kształtowały się zupełnie inaczej, oczywiście dużo gorzej. U nas przynajmniej jest dużo, dużo lepiej. I co to oznacza? Jak widzimy, ceny spadają 4% głosujących. Inflacja nie wpływa na wysokość cen. 8% głosujących, nie wie 1%. I ceny nadal rosną, tylko troszeczkę wolniej. 86% głosujących. Tak więc cieszą mnie tego typu wyniki. Pamiętajmy, jakikolwiek dodatni wynik inflacji zobaczymy w tym roku, to i takie są tragiczne w skutkach, gdyż oznacza, że ceny cały czas galopują. Potrzebujemy deflacji, a raczej. Nie jest to w interesie nikogo. Popatrzmy dalej. Sasi, finalizujemy utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i chyba nie trzeba wspominać, co się wydarzyło na spółkach energetycznych po tego typu informacji. Musimy chronić polskie górnictwo i energetykę węglową, dlatego finalizujemy w tej chwili utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, poinformował w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasi. Docelowo NABE skupi w sobie wszystkie energetyczne aktywa węglowe i na taką informację. Czekał właśnie ten sektor, który ostatnio dosyć konkretnie oberwał po negatywnej informacji, właśnie z tym związanej. Na dzisiaj Stasień zrobił swoje i dodatkowo, na ograniczenie podwyżek cen energii w ciągu najbliższych dwóch lat, polskie państwo wyda około 100 miliardów złotych poinformował wicepremier ministra aktywów państwowych Jacek Sasin, a jak to się zakończyło w dniu dzisiejszym spółek energetycznych, to za chwilkę na podsumowaniu zobaczymy. Dlatego tak istotne jest śledzenie wypowiedzi w szczególności w roku wyborczym polityków, bo widzimy realne odbicie automatycznie na kursie poszczególnych spółek na rynku. Kryterium dochodowe przy 800 plus, to o tym sądzisz, zrobimy pod tą ankietę. Nie planujemy wprowadzenia kryterium dochodowego przy 500, podniesionym do 800 zł. Propozycji skierowanej do konsultacji społecznych takiego zapisu nie będzie. Chodzi po prostu o podwyższenie kwoty świadczenia, powiedział rzecznik rządu. Zadłużenie skarbu państwa na koniec kwietnia wzrosło. Zadłużenie skarbu państwa na koniec kwietnia wzrosło o 9,4 miliarda zł. Jest to wzrost o 80% miesiąc do miesiąca. No to jako ciekawostkę zobaczmy, jak wygląda. Globalny dług w poszczególnych, oczywiście, państwach. Tak więc tutaj mamy dosyć ciekawe wyliczenia, możesz się na spokojnie z nimi zapoznać. To, co ciekawe, tutaj mamy również licznik populacji. No i zwróćmy uwagę, jak przyrasta populacja Chin, chociaż, chociaż o wiele szybciej przyrasta populacja Indii. I popatrzmy, jak tutaj to w zawrotnym tempie rośnie. No już niedługo najprawdopodobniej Indie pod kątem populacji przebiją Chiny. I to będzie dosyć ciekawe. Zanim przejdę, aby podsumować to, co dzieje się w tym momencie na topowych rynkach zagranicznych, to od dzisiaj stwierdziłem, że podrzucę spółki, które będą publikować wyniki w najbliższym czasie na GPW. Nie każdy ma do tego dostęp, a myślę, że warto wiedzieć, bo wiemy, że te informacje potrafią niejednokrotnie wstrząsać, czy to negatywnie, czy to pozytywnie kursami danej spółki, tak więc w moim odczuciu na pewno warto wiedzieć, co będzie się działo jutro, pojutrze i w kolejnych dniach, tak więc dokonując podsumowania sesji na GPW będę takie informacje również odrzucał. Jeżeli chodzi o obecną sytuację na topowych rynkach, to widzimy, że chciwość wcale nie opuszcza tych rynków, poziom 69 na liczniku. Jeżeli chodzi o świat, to dzisiaj bardzo pozytywna sesja na rynku chińskim. Widzimy Zieleń, Tajwan wyprzedaje, Japonia podzielona, Europa, jak widzimy, również podzielona. Dodatkowo widzimy rynek kanadyjski podzielony: Brazylia, Meksyk, tak więc, coś cały czas jest na rzecz. Jeżeli chodzi o S&P 500, tutaj też widzimy, że większość sektorów jest podzielone z bardziej znanych spółek. Meta odbija 2,6%, Google 2,17%, AMD odbija 2,5%, Tesla 2%, a na przykład traci Apple delikatnie 0,6%. No to popatrzmy, co ciekawego dziś na topowych indeksach. Ropa, jak widzimy w zatrzymaniu, walczy cały czas o dodatnią sesję, jak na razie delikatny minusik, 75,5 dolara prawie za baryłkę. Niemiecki DAX po tych intensywnych trzech dniach rajdu dzisiaj zalicza korektę 16 200 punktów w tym momencie. Nasdaq po jednym dniu korekty w piątek i tej niepewności dzisiaj jak przynajmniej widać na razie walczą. 13 863 punkty. Podobnie zresztą jest na S&P 500, też po piątkowej korekcie, dzisiaj próba wyciągnięcia prawie 4200 punktów. Jeżeli chodzi o Dow Jones, mamy delikatną dosłownie jak na razie korektę, 33330 punktów i Russell, małe spółki dzisiaj również wracają do zielonych barw, 1785 punktów. Popatrzmy jak w tej sytuacji radzą sobie metale. Widzimy, że srebro delikatnie w korekcie 23,81$ za uncję i złoto w delikatnej korekcie 1973$ za uncję. Popatrzmy, jak radzi sobie złoty. Tutaj frank drożeje 4,63, funcik na delikatnym minusie 5,17, euro delikatny minus 4,5 czy dolar też delikatny minus 4,5. 16. I jeżeli chodzi o eurodolara tutaj mamy też delikatny minusik i 1,0 prawie 8. No to popatrzmy na kolejny ważny rynek, czyli rynek krypto. Co tutaj się dzieje? Widzimy, że indeks strachu jest na poziomie 49, poziom neutralny. W topowe dziesiątce Bitcoin delikatny, kosmetyczny plusik o 11% Za sztukę niecałe 27 tysięcy dolarów trzeba w tym momencie zapłacić. I 1819 dolarów za sztukę i rośnie o 0,5%. W topowe dziesiątce tylko Cardano 2% na plusie. Jeżeli chodzi o największe zmiany, to Neo zyskuje 4,6%. Tron 4,5%, kawa 4%, a największe spadki to HEX 27% w dół, PP42 czy BGB 3% w dół. Przypominam, że dostęp do podstawy i ukryptowierza na głównym kaflu kanału Miejsce jest dostęp do mex czy też Kangi. I właśnie, jeżeli o mex mowa, to zobaczmy, co tam dzisiaj na giełdzie robią. A widzimy, że no, mamy tokeny, jak zresztą każdego dnia, które dosyć mocno są zrzucane, ale mamy też takie, które w ciągu zaledwie doby potrafią naprawdę zrobić dobre i ciekawe wyniki. Jak widzimy, pierwszy projekt 250, 135, DONS 94, 89, tak więc warto mieć w arsenale. Tego typu na przykład giełdy i zapoznawać się z obsługą. Jeżeli chodzi o naszą ankietę, kolejną, która się pojawia na karcie społecznej, zachęcam do aktywności. Czy popierasz poniższy zakaz? Chodzi tutaj oczywiście o to, że rząd wprowadzi zakaz wyprzedzania samochodów ciężarowych przez inne samochody ciężarowe na drogach ekspresowych i autostradach. Ciekawe, prawie 300 oddanych głosów już: tak. 51% głosujących, nie. 38% głosujących i zachęcam do aktywności również w pozostałych naszych ankietach. I zobaczmy. Jakie nastroje panują w tym momencie na GPW i co ciekawego działo się na poszczególnych sektorach? Rozpoczynamy od energetyki. Chociaż zanim przejdę do energetyki, to tak jak zapowiadałem, zobaczmy jakie jutro napłyną na rynek raporty, z których spółek m.in. Answer opublikuje wyniki, Aplicens opublikuje wyniki, Archicom, Bain, Bumech. Dodatkowo będziemy mieć z Genomet wyniki Hercules, Kogeneracja, Mabion. PGE również będzie publikować R22, Rafako, Spyrosoft, Unimod, Vercom i między innymi również Wirtualna. Tak więc ciekawe raporty jutro się pojawią. Warto śledzić te raporty, jeżeli na przykład te spółki Cię interesują. A my to przejdźmy na energetykę i widzimy, że dzisiaj Tauron po tych informacjach wystrzelił prawie 6%. PGE również się podniosło. 3,85. Oczywiście wyniki były dużo wyższe w ciągu sesji. Warto co sprawdzić na szczegółowych wykresach. Dzisiaj foton traci 2,4, a on 1,35. Jeżeli chodzi o spółki ukraińskie, wszystkie cofają, w tym jak widzimy najmocniej, oprócz jednej: Kule cool Energy traci 4,1, a Starta 3,16, tylko Wostar oparł się spadką 46. Jeżeli chodzi o spółki dywidendowe, tutaj ATM Grupa 7,35 na plusie. Oponeo 4,70 na plusie, czy Rainbow 4,5 najmocniej obrywa Kogno 670 Azbis 4,30. Jeżeli chodzi o spółki gamingowe, dzisiaj ROAD zyskuje 13,30, True Games 10,10, 10, Call to Play to są największe dzisiaj wzrosty na gamingu. Najmocniej obrywa DTX 13,5%, OVI 10 czy JUJU 6,8%. Przypominam, że dzisiaj oglądaliśmy potężną ilość spółek gamingowych, w tym te topowe jak CD Projekt, CA Games i na przeglądzie sektorowym. Tak więc, jak Ci interesuje rynek, to tam powinieneś być. Omawiam w 20 ponad 200, spółek systematycznie się spotykamy i jutro też jest spotkanie. Jeżeli chodzi o największe obroty, to CD Projekt, który dzisiaj ładnie odbija 3,8%, generuje obrót 54 miliony, CA Games spada 4,6%, 11 milionów na obrocie, TS Games 3 miliony na obrocie, sam indeks rośnie o 0,5%, a kurs zamknięcia to 17 376 punktów. Na bankach dzisiaj w większości zieleń ING rośnie 2,2%, milenium 1,3%, traci najmocniej Getin 4%, a największe obroty generuje PKBP 83 miliony, 46 Pekao SA. Sam indeks 65% na plusie, 7290 punktów na zamknięciu. Na OZE dzisiaj, e, dzisiaj Ryan 21% na plusie, Termo 13% na plusie, a najmocniej co dzisiaj odbrywa? Popatrzmy Solar Innovation 4,7 na minusie, czy Sandragon Dragon 3,99 na minusie. Liderem obrotu jest Sanex 667 tysięcy. Popatrzmy dalej na indeksy, a tutaj widzimy, że Moto prowadzi 6,26 na plusie, Energetyka 2,8, mwig 41.8 na plusie, 4758 punktów. Potem popatrzmy na WIG-20, który, popatrzmy, w końcu zamyka się. 2004 punkty na zamknięciu, setny na plusie i SWiG-80 setnych na plusie, 21513 punktów. Z drugiej strony najmocniej dzisiaj się przecenia Ukraina 2,37 przez pożywka 144 Popatrzmy na szczegóły na WIG-20 i tutaj PGE prowadzi 3,85 CD Projekt 383 czy na przykład Pepco 2.15. Największe spadki jest to Kruk 1.37, JSW 1.22 i na minusie delikatnym LPP oraz Kenty. Największe obroty należą do Orlenu 91, Baniek PZU 86, no i jak widzimy kontrakty też wysoko. Jeżeli chodzi o MV40, tutaj widzimy, że największe wzrosty to Intercars 8.3, Biomet Lublin 6%, czy Tauron 5.95, a największe spadki to Azbis 4.37, Kernel 2.72, a jedynym obrotu jest Tauron 19, Baniek. Jeżeli chodzi o obecność sytuacja na spółkach małych z swik 80. Tutaj widzimy, że Synectik 49 na plusie, Oponeo 47, największe spadki to Torpol 785, czy Cognor 670. Największe obroty to Sea Games 11 2700 I popatrzmy co się ciekawego dzieje na New Connectie. Tutaj widzimy, że Forbosta 32% na plusie, Optic 28, IBC Polska 18. Największe obrocie Road 13%. Jeżeli chodzi o największe spadki na moim parkiecie, zobaczmy, która to jest spółka i co tam się wydarzyło. Widzimy, że Blue e Tax traci 16%, Remedys 15%, Carson 15% na podwyższonym obrocie. No i zobaczmy, czy, jeżeli już mowa o obrotach, mamy jakąś spółkę, która przybiła 10 milion. W obrocie jest to formas Banieczka, banieczkach widzimy przekroczona i delikatny wzrost. Na indeksie szerokiego rynku zerknijmy. Tutaj widzimy, że Ryan 21% na plusie, 06 Magna 21% na plusie, peru 16%, Relpol 13%, czy Intercars 8.3%. To są największe, dzisiaj znaczące wzrosty. Z drugiej strony, największe spadki to Torpol 7.85%, Urteste 7.46%, czy Cognor 6.70%. literem obrotu dzisiaj poza spółek z 20 popatrzmy, kogo mamy wysoko, kogo mamy wysoko. Mamy wysoko XTB CA Games i Mabion. Jeżeli chodzi, nie ma Mabion nie, Mabion, nie Mabion, wróćmy, co tutaj mamy? Mbank. Ok. Wracamy teraz na indeksy, co tutaj ciekawego mamy. Jeżeli chodzi o WIG, to kontynuujemy ten write, tak więc 65 zostało przebite i 66 czeka, tak więc niesamowita siła naszego indeksu. Jeżeli chodzi o WIG 20, też popatrzmy w końcu, ta upragniona. Trefa została nadbita przynajmniej na razie, 2004 punkty, zobaczymy na ile sił wystarczy i co ciekawego wydarzy się pod koniec tygodnia, mówię tutaj środa, czwartek, bo wiemy, że ze Stanów napłyną ważne informacje, więc trzymajmy kciuki, bo być może w końcu jakiś ciekawy sezon na WIG20 będzie się szykował. Jeżeli chodzi o Swik 80, tutaj mamy zatrzymanie i konsolidację, która trwa w najlepsze, ale Swik 80 jest cały czas bardzo silnym indeksem. I jeżeli chodzi o MW40, tutaj mamy piękne wybicie w końcu, mamy kontynuację. Rozjechaliśmy w końcu, popatrzmy ten OPU. Tyle konsolidacji, tyle pukania do bram, w końcu im otworzyli, rozjechali silnym impetem. 4700, zawsze o tym powtarzam, żeby potwierdzić siłę bądź też słabość jakąś rakietą i w tym przypadku mamy pozytywną wybijającą, więc 4800 czeka na test po tej długotrwającej konsolidacji, więc przepiękny układ się tutaj nam rozrysował, zobaczymy czy świat to nie popsuje i czy polski rynek będzie chciał przeżyć jakieś szaleństwo, być może nawet jakąś hossę, tak daj znać w komentarzu co Ty sądzisz, ja pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam również na mój drugi kanał, hej!